W zadaniu kolejnym mamy wykonać takie odejmowanie, gdzie na razie chcielibyśmy, aby naszym wspólnym mianownikiem był iloczyn 12 razy 18. Czyli to sobie zapiszmy. Czyli tak, w pierwszym mianowniku mamy 12 razy 18, odjąć, w drugim podobnie 12 razy 18, no i zajmiemy się licznikami. Czyli tak, w pierwszym ułamku w mianowniku było 12, czyli wykonaliśmy mnożenie przez 18, czyli to oznacza, że 5 także pomnożę przez 18 i możemy to sobie o tutaj nawet zapisać. Jeżeli chodzi o drugi ułamek, to w liczniku była 7, czyli 7 mnożyliśmy przez 12. No i musimy teraz wykonać mnożenie, 5 razy 18 to 90. A 12 razy 18 to 216. Odjąć 7 razy 12 to 70 plus 14, czyli 84, 216. No i teraz możemy już odjąć od siebie liczniki, czyli 90 odjąć 84 to będzie 6, 216. No i sprawdźmy, czy można to skrócić. No można skrócić sobie przez 6, czyli licznik i mianownik przez 6 podzielić. A więc 6 podzielić przez 6 to będzie 1, 216 podzielić przez 6 to 36, czyli otrzymamy 1/36. W podpunkcie B mamy najpierw znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 12 oraz 18. Czyli obie te liczby rozłożę sobie najpierw na czynniki pierwsze, czyli tak, tutaj mamy 12, 12 na pewno dzieli się przez 2, mamy 6, 6 podzielić przez 2 to 3, 3 podzielić przez 3 to będzie 1, 18, także rozkładamy na czynniki pierwsze, czyli 18 podzielić przez 2 to 9, 9 podzielić przez 3 to 3 i 3 podzielić przez 3 to będzie 1. Czyli to znaczy, że najmniejszą wspólną wielokrotnością będzie 2 razy 2 razy 3. I patrzymy, czy coś nam się tutaj jeszcze nie powtórzyło. Czyli tak, ta dwójka nam się powtórzyła, ta jedna trójka także, czyli jeszcze musimy dopisać tą drugą trójkę. Czyli tak wygląda najmniejsza wspólna wielokrotność. 2 razy 2 to 4, razy 3 12, razy 3 36. No i teraz chcemy, żeby naszym mianownikiem było 36. Przepiszmy może te ułamki. Mam tak, 5 12, odjąć 7 18. No to tak, zapisujemy sobie mianownik, czyli 36. No i tak, z 12, żeby zrobić 36, to musimy tutaj wykonać mnożenie przez 3. No bo 12 razy 3 to będzie 36, czyli to oznacza, że 5 także mnożymy przez 3 i 5 razy 3 to będzie 15. Tutaj mieliśmy 18, a mamy 36, czyli 18 pomnożyliśmy przez 2, czyli 7 także mnożymy przez 2 i otrzymamy 14. No i 15 odjąć 14 to będzie 1, czyli mamy 1/36.